Odwiedź targi książki Empiku, dostępne na empik.com i w salonach Empik na terenie całej Polski. Na empik.com zdobądź nowości wydawnicze z rabatami do 50% na wybrane tytuły. Jesteś klientem Empik Premium? Skorzystaj z darmowej dostawy oraz przyjdź do salonów Empik, w których czeka rabat 30% na wybrane tytuły. Chcesz więcej? Weź udział w kilkudziesięciu spotkaniach z autorami najważniejszych premier oraz wejdź na empik.com i sprawdź inne targowe atrakcje. Wszystko w temacie książek, które mówią za Ciebie. Empik. Dzień dobry Państwu, witam bardzo, bardzo serdecznie w imieniu całej naszej ekipy. Targi książki Empiku trwają. Ja się nazywam Katarzyna Borowiecka. Bernard Kinow tłumaczy nasze spotkanie na polski język migowy. A jeśli chodzi o tę książkę, o której będziemy rozmawiać, to przeczytałam ją w jeden wieczór, choć to nie jest żaden kryminał, ale jest to pasjonująca opowieść. Damian Jankowski, Dawid Ogrodnik, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Koniec gry. Czy chcielibyście rozwinąć ten tytuł na początek? Wywiadu rzeki? Dawid, to nie wiem, to może ja ty. Chyba ostatniego dnia tak naprawdę promocyjnego, kiedy ustalaliśmy promocję, nie mieliśmy nazwy. Ja mówię, zróbmy coś takiego, w sumie co będzie kompatybilne z całą tą opowieścią, z jakimiś moimi refleksjami, żeby to gdzieś było po drodze. I pomyślałem, że to chyba jest jakiś taki też po prostu jakiś koniec gry, po prostu, że nie chcę już za wiele rzeczy ani udawać, ani gdzieś się zmuszać do wielu rzeczy i chcę się tymi refleksjami z czytelnikiem podzielić, więc myślę, że to jest takie aktualne, bo to jest i rzeczywistość, i jednocześnie jakaś taka przenośnia tej książki. Tak, no bo to jest rzeczywiście tytuł, który ma w sobie różne warstwy i jak ktoś się wgryzie w książkę, to dodatkowo, a ja mówię wgryzie tutaj z pełną odpowiedzialnością, bo tak ze zachłannością kolejne strony pochłaniałam i muszę powiedzieć, że no ale to nie, to będę przez cały czas trwania tej rozmowy się zwierzać, a jeszcze przypomnę Państwu, że można się włączyć do rozmowy w komentarzach. Tam prosimy o zadawanie pytań do naszych gości, ale oczywiście na targi książki już przypominamy o tym. Od początku został uruchomiony specjalny numer telefonu, więc taką tradycyjną metodą również można się z nami połączyć i do tej rozmowy przyłączyć. Damian, czy może teraz do Ciebie z takim pytaniem o początki pomysłu na to, od czego się zaczęło, żeby właśnie taką długą rozmowę z Dawidem Ogrodnikiem przeprowadzić? Bo wy się znaliście wcześniej jakoś nie, dobrze? Nie, właśnie nie znaliśmy się w ogóle. Znaczy ja czasami robiłem wywiady z reżyserami i tak dalej, natomiast no, jakoś nawet miałem jakieś dwa teksty, w których tam Dawida chwaliłem za jakieś role, ale, ale tak się złożyło, że ja po prostu na... Tak, ale też na... Znaczy, rolę, tak, tak, ale wiesz, w ogóle na poziomie takim ja byłem na poziomie, że tak, ja znam wszystkie te role, natomiast my nie mieliśmy absolutnie żadnego kontaktu wcześniej i to padło w wydawnictwie właśnie. W wydawnictwie Mando mieliśmy taką naradę i co ty byś chciał robić? Ja mówię, że właściwie już nic o kościele, mam dość. I oni wtedy mówią, no to słuchaj, a może coś o kinie byś zrobił? I tam rzucali nazwiskami i padło właśnie nazwisko, może Dawid Ogrodnik? I ja mówię, o. I przez wspólnego znajomego tam się skontaktowaliśmy z Dawidem, no i tak wtedy już jakoś tam poszło. Umówiliśmy się, jakieś pierwsze spotkanie, na które nie przyszedłeś, jak pamiętam, wtedy to zapomniałeś. Tak, tak, tak. I jakoś sobie przesuwaliśmy. Też było właśnie bardzo takie od początku właśnie tak, w sensie, że bardzo bezpośredni kontakt, a z drugiej strony właśnie ja też się, ja jestem nauczony jakoś w tej pracy, że być takim elastycznym, nie? Że sobie założyłem i okej, no to sobie lekko przesuniemy i to troszkę trwało, bo to my ustaliliśmy chyba na początku grudnia, a później w lutym wróciliśmy do tematu. Tak, ale też okoliczności przyrody były dosyć trudne, bo jak sobie zdamy sprawę, że to był grudzień, początek stycznia, za chwilę była wojna i tak dalej, więc w ogóle... Różne rzeczy spadały na nas po kolei, tak, prawda? Tak, pierwszy COVID, pierwsze zachorowania moje też, więc, więc tak daliśmy sobie teoretycznie sporo czasu, a już na końcu się robiło gorąco. Tak, tak, bo jednak te przesunięcia bywały, nie? Że właśnie nam wypadały terminy i po prostu mieliśmy, zresztą ta książka ona powstała w takim jednak wariackim tempie, bo myśmy tak z wydawcą założyli, że zaczniecie w lutym, no i na wrzesień niech to będzie, na festiwal w Gdyni. Normalnie powinno być tam ponad rok i tak dalej. Kolejna wielka rola Dawida Ogrodnika. Tak, tak, no i jak gdyby i wiesz, i to było tak wykalkulowane, natomiast ja od początku mówiłem, ale wiecie, tam jeszcze powinno być miesiące zapasu. No nie ma tych miesięcy, więc róbcie, ale zdążyliśmy ostatecznie. No tak, zdążyliście i już pierwsze spotkania się odbywały wokół tej książki, z tego co wiem i
Muszę się przyznać, że ja akurat na nich nie byłam, bo nie chciałam się jakoś wcześniej nastawiać, tylko chciałam mieć lekturę na świeżo. Mhm. Ale jeszcze zostając przy tym waszym pierwszym spotkaniu, chociaż też jest tutaj tak, że Damian przypominasz, właściwie ty wspominasz pierwsze spotkanie takie, którego Dawid właściwie chyba nie ma prawa pamiętać też, ale to jest niezwykle wzruszające też. Tak, i to jest zresztą jest wzruszające o tyle, że to było w kinie Atlantik, a później my mieliśmy tą dużą premierę, tak. 10 lat później w kinie Atlantik. Więc tak mówię, szedłem do tego kina Atlantik, sobie jechałem metrem i mówię, o jakaś klamra mała się zamyka, koło się obraca, więc to takie miłe. Takie przypadki, które mają w sobie coś więcej, albo przynajmniej tak im czasami dajemy takie znaczenia. A ty, Dawid, jak dostałeś ten telefon, czy jakąś wiadomość, że jest Damian Jankowski, publicysta Więzi, krytyk filmowy, który chce z tobą taką długą rozmowę przeprowadzić, to pomyślałeś, okej, teraz to jest dobry moment, czy to nie za wcześnie? Ja absolutnie nie rozważałem tego w tych kategoriach, tylko się zastanawiałem, czy ja chcę podjąć tematy, które podejmuję w tej książce, żeby nie zrobić takiej książki, powiedzmy już skrótowo, laurkowej, opowiadającej, powiedzmy, jak moje życie przebiegało z punktu A do punktu B, tylko żebyśmy się zajęli jakimiś tematami, które wydają mi się ważne, więc to było pierwsze kryterium. Drugie, zastanawiałem się, czy w ogóle, czy to jest czas na bo często książka taka kojarzy się z jakimś rodzajem podsumowania, natomiast ja starałem się na to w ogóle tak nie patrzeć i pomyślałem sobie, że jeżeli na tej drodze czyjejś kariery ta książka może dla kogoś być jakimś, nie chcę to nazywać drogowskazem, bo raczej ona drogowskazem nie jest, ale jakąś pomocą, jakąś refleksją na temat, jak ten zawód uprawiać, jakie mogą być tego konsekwencje, jakie mogą być następstwa, co nas spotyka, jak zadbać o siebie w wielu obszarach życia, jak patrzeć na życie z perspektywy rozwoju, to pomyślałem sobie, że warto tą książkę zrobić, a trzecie kryterium to już było takie bardzo prozaiczne, no w sensie mówię, nie wiem ile będę jeszcze żył na tym świecie, więc mówię, jeżeli ta książka zostanie, to przynajmniej w tym zakresie takim nie do końca wyobrażeniowym, bo wiadomo, jako twórca, jako aktor tworzę jakiś wizerunek i ten wizerunek jest tak naprawdę pozbawiony tej głębokiej warstwy sposobu myślenia, patrzenia na rzeczywistość, jakiejś wrażliwości, jakichś doświadczeń, tak? Tylko każdy poszczególny widz wytwarza jakąś swoją iluzję danej osoby. I ja pomyślałem sobie, że to oczywiście jest cenne, co robię i wierzę w taką terapeutyczną rolę kina, że to kino może pomagać ludziom, ale pomyślałem, że jeżeli ktoś by chciał tak naprawdę trochę poznać mnie, no to nie ma takiej szansy. Więc pomyślałem sobie, że to będzie, że ta książka będzie okej. Okay. Mm-hmm. Ja powiedziałam na samym początku, że rzeczywiście przeczytałam ją właściwie jednym tchem i ten ostatni rozdział, tę ostatnią rozmowę zostawiłam sobie na ranek, bo już było bardzo późno. Tak jakby, jak mówić taką nomenklaturą, współczesnej streamingowej ery zbingeowałam tę książkę po prostu. I mnóstwo tutaj jest takich płaszczyzn, których nie dotkniemy pewnie, ale kto jakby śledzi też twoją drogę aktorską, ale też to, co w jaki sposób też do tej pory rozmawiałeś z dziennikarzami. Wiemy, że jesteś takim artystą, który jest bezkompromisowy i który naprawdę chce dotrzeć do sedna. I to mnie niesamowicie uwiodło i to mnie budzi niesamowity szacunek, że tutaj w tej książce nie tylko o tej stronie artystycznej możemy się dowiedzieć więcej i że to jest właśnie takie twoje podejście, ale właściwie też pod każdym względem od bardzo wczesnych lat. I zastanawiam się, od czego by zacząć, ale też mam wrażenie, że ta książka niesamowicie dużo przed czytelnikami otworzy takiego tła, czy tego, co aktorom towarzyszy, co jest bardzo trudne, to znaczy tego kompletnego wyrzęcia emocjonalnego, którego można na planie doświadczyć. I może o tym chciałam przez moment, żebyś opowiedział. Chociaż rozmawiamy o wywiadzie Rzece, więc to wszystko tutaj jest, tak, ale żebyśmy dotknęli chociaż kilku takich płaszczyzn, które tutaj się pojawiają. Ja nawet mam cytat przygotowany. To może mi to być pomocne. Tak, to ja ci przypomnę.
Bo rzeczywiście czytałam tę książkę i od razu robiłam notatki. Mam tutaj mnóstwo stron pozaznaczanych, ale to też takie moje zawodowe skrzywienie, bo jest to nieprawdopodobnie interesujące. Ale mówisz tak, przeciążenia, którym poddaje swoją psychikę i ciało, pozostawiają trwałe ślady i nie da się obok tego przejść, obojętnie. Musisz, to do Damiana, zrozumieć niefortunność mojej profesji. Przeżywam większość trudnych emocji innego człowieka w 30 dni. Tak. Jest parę przykładów, a też znając twoje role, tak, no to są role, które naprawdę są dojmująco trudne, więc myślę, że to jest jedna strona, która tutaj się otwiera, o której rzadko słyszymy, tak, w zawodzie aktora. No bo to jest działanie przeciw naturze, tak? To jest działanie przeciw, właściwie przeciw całej kondycji człowieka, bo mózg dąży do harmonii, mózg dąży do spokoju, do ładu i wszystko, co odczuwamy negatywnie, mózg będzie postrzegał wrogo, będzie szukał, będzie się dostosowywał. To jest jak z organizmem. Boli nas jakaś część ciała, no to za chwilę zaczniemy poruszać się w inny sposób, bo organizm zacznie dbać o siebie. I tak samo jest z ludzką psychiką, że ona będzie się tak dostosowywać, tak będzie się zmieniać, żeby miała względne poczucie komfortu. A w moim zawodzie jest tak, że ja muszę mu wmawiać rzeczy, których on wcale nie chce, tak? I tak samo jest na planie. Idę na plan, no to przecież mózg odbiera bodźce, czyli wstaję rano, żegnam się z dziećmi, czy zawożę do przedszkola, czyli mózg odbiera coś bardzo komfortowego i nagle z sekundy na sekundę ja mu muszę jakby wprojektować na przykład śmierć danego człowieka i emocje z tym związane. No i to jest tak naprawdę zmuszanie swojego mózgu do akceptacji zupełnie i funkcjonowania w zupełnych skrajnościach i to jest no, bardzo nieludzkie i o tyle, o ile możemy być świadomi tego całego procesu, co się wydarza, to te następstwa, o których mówię, to one się dzieją w podświadomości, na którą nie mamy zbytnio wpływu i takie rzeczy przy długotrwałym, na przykład przy trwaniu właśnie takich życia w takiej kondycji danego człowieka, powiedzmy przez te 30 dni, no mózg już przestaje, że tak powiem, rozróżniać albo mocno różnicować to, że moje życie to jest strefa ułożona, komfortowa, a moje życie jest totalne, życie aktora na planie bycia tą postacią, to jest po prostu jakieś bardzo trudne doznania, nie? I przerzuca, a podświadomość łączy niektóre słowa z życia realnego, tak się akurat ten przykład, który podałem, akurat słowo mama gdzieś było łącznikiem i przerzuciło sobie z jednej sfery do drugiej słowo mama i ja nagle zacząłem wątpić w to, czy w moim życiu realnym moja mama nadal istnieje. I to są takie paradoksy, na które się nie ma wpływu, a jednocześnie one są, przyznam się szczerze, trudne w odczuwaniu, bo z jednej strony, nie wiem, czy umiem to przekazać, ale z jednej strony masz świadomość tego, że jest to fikcja, a jakaś część twojego mózgu, czyli ta emocjonalna, podrzuca ci emocje z tego świata fikcyjnego do prawdziwego i tracisz naprawdę taki rezon, pomimo tej świadomości, która ci mówi, że to przecież nie jest prawda, ale musisz sprawdzić, musisz się upewnić, że tak nie jest. I tutaj ta pomoc terapeutyczna jest moim zdaniem na każdym szczeblu takiego podchodzenia do budowania postaci jest niezbędna. Ja wtedy już miałem panią psycholog, która mi pomagała i już mogłem na to spojrzeć nie z perspektywy strachu, lęku, zastanawiania się, czy mam schizofrenię i tak dalej, czy jakieś inne choroby, tylko mogła mi jasno naświetlić kryteria, mogliśmy o tym porozmawiać i ja zrozumiałem, że to, że przez 3 dni grałem śmierci matki, babci, drugiej babci i tak dalej,
stany bardzo trudne i rzadkie, a ja to miałem wszystko skompilowane, powiedzmy, do tego jednego czy dwóch dni zdjęciowych. No tak się plan ułożył. No tak się plan układa. Z organizacyjnych względów, prawda? Z organizacyjnych względów, no bo ten cmentarz łatwiej wynająć na jeden dzień i zagrać trzy pogrzeby niż na przykład na trzy dni, co by było oczywiście bardziej komfortowe, no ale finansowo nie do udźwignięcia. No i przy takiej opiece, to ja wtedy mam świadomość, okej, dobra, to się przerzuciło stąd, dotąd, jestem bezpieczny, tak, to się, te drzwi się otworzyły w tej mojej pamięci, z mojego doświadczenia, teraz mogę to dopiąć, mogę zadbać o siebie i mogę się czuć względnie komfortowo, tak? Mm-hmm. No to jest też kwestia dojścia do takiego momentu w zawodzie i we własnym wnętrzu, prawda? Myślę, że to jest właśnie ten moment, o którym mówiłeś, że właśnie teraz możesz rozmawiać już z Damianem, czy generalnie opowiedzieć o tych procesach, które w twoim życiu zachodziły, bo to jest właśnie ten moment, kiedy już wiesz i kiedy już masz te narzędzia, żeby się sobą też zaopiekować. To jest też niesamowite w tej książce, że ale to że pomimo, pomimo narzędzi, to nie jest tak, że ja umiem się sobą opiekować, bo emocje są silniejsze. To musi być ktoś z zewnątrz, kto, ja pamiętam, no właśnie przy Johnnym na przykład, pomimo, że wiedziałem, że to, że mówię, że mam raka i że sobie to powtarzam i tak dalej, że chcę tego doświadczyć, bo tak chciałem do tego podejść. Nie spodziewałem się tego, że nagle zacznie mi brakować oddechu, że pomimo tego, że mam tego świadomość, wiem jak to wygląda, nagle mnie przytykało i musiałem przypominać sobie tak, że trzeba to robić. No. To jest tak, że oczywiście państwo rozpoznali, że to co Dawid mówił, że tam mama, babcia i babcia, te sceny, to państwo z pewnością skojarzyli, że to ostatnia rodzina tak. I tak sobie myślę teraz, że właściwie każdy z naszych oglądających z pewnością ma jakąś swoją inną rolę przed oczami w tym momencie i z tych nagradzanych, i z tych, które jakoś tak nam zostały. Ja na przykład uwielbiam film Disco Polo i jakoś uwielbiam też to twoje wcielenie takie lżejsze z tym błyskiem komediowym wokół, czy Najmro, który porwał publiczność, pamiętam, na Nowych Horyzontach całą salę i tak się zastanawiałam, czy taki film jest w stanie zainteresować nowohoryzontową publiczność, taki gatunkowy, taki trochę z nawiązaniami przeróżnymi do takich rzeczy, które raczej na Nowych Horyzontach nie są pokazywane. Szaleństwo, cała sala zwariowała na punkcie tego filmu. No a jednocześnie też padają takie słowa, Damian, powiedziałeś na początku, że już nie o kościele chciałeś i taka była prośba w wydawnictwie, no ale jednak to się wszystko zbiegło z rolą księdza Jana Kaczkowskiego i mówisz tutaj, Dawid, że to jest rola, która jakoś no, najmocniej do tej pory to bycie w skórze księdza Kaczkowskiego na ciebie wpłynęło. Myśmy mieli tu spotkanie z Maciejem Kraszewskim i z Patrykiem Galewskim przed kilkoma dniami, więc ten temat się pojawił i parę osób też odzywało się z oglądających, że wciąż ten film jakoś niesamowicie na nich działa i jednocześnie otwiera drogę do księdza Kaczkowskiego ponownie. Więc ja pozwól, oczywiście mówisz dobrze, o tym od festiwalu w Gdyni i od premiery filmu, ale muszę jeszcze ten wątek poruszyć, żeby cię zapytać właśnie o tę konkretną postać, bo też mówisz o tym, że to jest rzeczywiście bardzo ważna dla ciebie rola. To oczywiście, tak. Myślę, że to już się nigdy nie zmieni, no chyba, że coś wywoła na mnie tak ogromne wrażenie, że jeszcze bardziej na mnie wpłynie pozytywnie, no bo tu w tym kontekście rozmawiamy, no bo przygotowując się do roli Jana Kaczkowskiego, właściwie ten mój proces poznawania Jana, on trwał właściwie gdzieś 3-4 lata, bo zmieniał się producent, były 3 scenariusze, z różnych stron one przychodziły i ja właściwie miałem cały czas wątpliwości. Nie wątpliwości dotyczące, czy chcę, żeby nie grać Jana Kaczkowskiego, tylko kwestia jakby w głębokości wchodzenia w różne tematy, bo mnie interesowało właśnie bycie to przy osobach umierających, doświadczania śmierci, tego całego mistycyzmu, zbliżania się w ogóle do bycia z osobami w hospicjum. To były tematy, które mnie interesowały, mnie jako też człowieka, jak oswoić swój lęk przede wszystkim przed umieraniem swoich bliskich. I kiedy się do tego przygotowywałem, miałem taki jeden newralgiczny moment, to było na samym początku
przygotowań, że stwierdziłem, że największym moim problemem nie będzie wcale te tematy, o których teraz wspomniałem, tylko jednym z największych problemów moich będzie to, że ja nie czuję się moralnie człowiekiem, który może tą historię opowiadać każdego dnia, że największy mój konflikt będzie dotyczył mnie samego, że ja będę czuł się zbyt dużym hipokrytą, żeby reprezentować Jana każdego dnia na planie. Wiedziałem, że się będę po prostu z tym potwornie męczył, że z jednej strony przedstawiam wyjątkową wrażliwość, wyjątkowe podejście do istoty ludzkiej, które podejmuje właśnie te tematy traktowania człowieka w sposób zawsze wyjątkowy, zawsze w sposób indywidualny, do tych ostatnich chwil dbając o ten, jak to Jan nazywał, high quality of life i o to leczenie paliatywne, które nie jest umieralnią, tylko jest miejscem, kiedy nadal się odbywa to leczenie paliatywne i miałem dużą, dużą wątpliwość. Natomiast los tak sprawił, nie wiem, czy to jest zasługa Jana już tam z góry, że była ta pandemia. Mhm. Miałem tak naprawdę 3 lata, kiedy mogłem się zająć swoją terapią indywidualną i grupową i po 3 latach już jak trafiłem ponownie na ten scenariusz, to już wiedziałem, że ten problem gdzieś we mnie, że tak powiem, zanika, nie? Bo to zawsze jest proces. Ja ten proces popełniania błędów, uczenia się, wstawania, naprawiania i prowadzenia swojego życia, to jest codzienność każdego z nas, więc tego się akurat już nie bałem, ale wolałem być w tej już codzienności niż powiedzmy po tej ciemnej stronie, gdzie wiedziałem, że jestem w dużym konflikcie. Tutaj opowiadasz i o terapii, i o tym od strony osobistej i o tym, jak to teraz też wspomniałeś, o tym, jak to działa na ciebie jako na aktora, ale też mnóstwo takich tematów się pojawia trudnych. To teraz spojrzę na Damiana i do ciebie bym teraz odbiła tę piłeczkę. To znaczy jesteś świetnie przygotowany, masz tutaj przeczytane wszystkie wywiady i tak dalej, natomiast też pozwalasz Dawidowi mówić i nie jesteś jakąś osobą, która narzuca swoją obecność. Myślę, że to było piękne też w tym, że w taki sposób do tego podszedłeś, ale chciałam ciebie zapytać, no i ciebie Dawid też, o te wasze spotkania, o to jak te rozmowy, nie o to ile godzin, o rozmów nagraliście, gdzie się spotykaliście i czy piliście wtedy kawę bezkofeinową, czy jakąś inną, tylko jak te spotkania wasze przebiegały? Spotkania przez duże S, bo mam wrażenie, że to takie były. Wiesz, to jest jednak, ja coś takiego bardzo lubię i sobie cenię, właśnie wywiady książkowe, bo kiedy mam wywiad czysto prasowy, prawda, to mam godzinę i przed sobą mam bohatera, mam przed sobą też jakąś kartkę i coś muszę odhaczyć. Ale zawsze jakiś niedosyt zostaje, tak, bo ale coś też nie zostało, musi być olbrzymia dynamika tego. I ja wiem, że jak coś z czegoś zboczymy z tematu, to możemy nie zdążyć wrócić i nam się czas skończy, prawda? Natomiast w tego typu rozmowach i tu z Dawidem to było wybitnie widać. To znaczy, myśmy nawet nie mieli dokładnego konspektu. Znaczy, mieliśmy, że sobie pogadaliśmy wcześniej, o czym to ma być, i ja na każde spotkanie przychodziłem z jakimś, miałem te swoje takie notatki, wyciągałem. Natomiast ja, wiesz, naprawdę zupełnie kątem oka na to zerkałem i ja też już się tak nauczyłem, to znaczy, no trzeba bohaterowi, w tym wypadku tutaj Dawidowi, no kiedy on idzie w jakiś temat i on czuje, że to jest ważne, no to jakim prawem ja mam tutaj zawracać, czy jakoś straszliwie moderować, prawda? No nie, no to idźmy. Tak samo my przecież, pamiętam, to było takie dosyć ciekawe, że na samym początku ustalaliśmy, o czym będziemy mówić, ja tam mówiłem, słuchaj, to pogadamy sobie o duchowości. I Dawid przy pierwszym takim naszym kontakcie mówi, duchowość to nie, aktorstwo i to, tamto i tak kilka tych tematów podał. Natomiast wiesz, kiedy już przegadaliśmy ileś tych godzin i tak też się coraz lepiej jakoś wewnętrznie poznawaliśmy, no to ten temat właśnie takiej duchowości, tam jest sporo o Kościele, ale to nie jest to tak właśnie tylko albo krytyka, albo w drugą stronę, tylko a jaki jest sens dla ciebie, jak ty na to patrzysz, jaka jest twoja relacja z Bogiem i tak dalej, to myślę, że wychodziło
chodziło to samoistnie raczej. Po prostu sobie siedzieliśmy i takich dwóch ludzi, którzy ze sobą rozmawia i właściwie w pewnym momencie można rozmawiać o wszystkim. To znaczy nie o pogodzie, ale no, tematy najważniejsze też się pojawiają. No, ja teraz przypominam sobie ten moment z tego właśnie, z tego fragmentu rozmowy o duchowości. I tak jak mówię, przez całą lekturę miałam takie momenty, w których zatrzymywałam się i sobie mówiłam, to jest cały czas, mam wrażenie, nie chcę cię teraz tak jakoś interpretować i tutaj robić interpretacji Dawida Grodnika, ale ja z coraz większym jakimś takim zachwytem myślałam o tym, co jest też pewnie potrzebne w pracy aktorskiej, do dojścia do prawdy o bohaterze, natomiast też do dojścia do tego momentu w życiu, że ty wiesz, że jesteś we właściwym miejscu. I przypomina mi się ta opowieść twoja o Dominika, o kościele dominikanów, to chyba w Gdańsku było, kiedy miałeś poczucie, że coś się nie zgadza. Ja nie chcę też oczywiście za bardzo wchodzić, to państwo sobie będą odkrywać sami, tylko że mnie to nieprawdopodobnie imponuje, że jeśli ci nie odpowiada fuksówka na pierwszym roku, to po prostu narażając się na pewien ostracyzm, na jakąś taką przy tym pierwszym trudnym roku szkoły aktorskiej, gdzie wszyscy są trochę zestresowani albo bardzo zestresowani, nie będę w tym uczestniczył, mimo że nie będziecie ze mną rozmawiać albo coś takiego. I mnóstwo też sytuacji oczywiście takich bardzo trudnych, które gdzieś tam już pojawiały się w przestrzeni i mówiono o nich. Ale ta odwaga i ta właśnie bezkompromisowość to jest coś, co mi przychodzi, to mi niesamowicie imponuje i być może właśnie dlatego jakoś tak połykałam tę książkę, bo nie mam takiej żyłki w sobie, a jednocześnie bardzo bym chciała móc zareagować i umieć zareagować w danych momentach. Więc to, co mówiłeś o tym, że może to komuś pokazać jakiś sposób, jakoś może pomóc, to ja sobie tak kiwałam głową i mówiłam, no bardzo, bardzo to jest trafne, nie tylko dla aktorów, myślę. Taka moja refleksja. Jeśli państwo bo nie miała mają... być to książka tylko dla no dla właśnie, aktorów, to o to chodzi. Chociaż oczywiście ten wątek tutaj też no, pracy z rolą, czy jakiegoś poszukiwania, czy też tych trudów wszystkich jest ważne. Ale to, na co zwróciłam uwagę, też to w bardzo różnych momentach się pojawia coś takiego, że o tej osobie usłyszałem jedno zdanie, które zapamiętałem. I tak. Kolejne te zdania. To jest niesamowite, że to będzie i pani, która była gospodynią na plebanii, która tak. ci coś w pewnym momencie powiedziała tak. i okazało się, że to było bardzo ważne przez kolejne lata twojego życia i profesorowie w szkole i ktoś w szkole muzycznej w Poznaniu i bardzo różne rzeczy i to są takie zdania, których nawet nie trzeba zapisywać, po prostu nie trzeba, zapamiętałeś. Absolutnie. Ja dlatego to jest taki paradoks, ale spotykamy ludzi, czasami wystarczy jedno zdanie i to nawet dzisiaj szedłem ulicą i czy jestem na stołówce, czy patrzę na kogoś, kto cały czas patrzy w ziemię i za każdym razem ta pani pani mi się przypomina, mówi, ile człowieku ty tego świata widzisz, jak ty cały czas w tej podłodze siedzisz, nie? I wystarczy coś takiego, nieinwazyjnego, chociaż ona mnie ciągle pilnowała, chodziło o to, żeby nie patrzeć cały czas tylko pod nogi, tylko żeby podnieść głowę i patrzeć na świat dookoła. Tak, to jest też taka, to też jest przenośnia pewnej kondycji, mam wrażenie, człowieka, nie? Widzisz, jak ktoś jest otwarty, patrzy w przestrzeń i tak dalej, to czytasz inne informacje niż z osoby, która idzie i ma spuszczoną głowę i to też inne informacje czytasz o tym człowieku i to jest dosyć w sumie proste. Tak, te kolejne zdania to były rzeczywiście takie wzruszające momenty, również ja sobie już odhaczałam, że to jeszcze kolejne, to jeszcze kolejne, to jeszcze kolejne. Ale chciałam też zapytać, trochę kontynuując ten temat, no właśnie pewnych... tej ceny, którą się płaci też za wchodzenie w kolejne role, bo też jesteś pedagogiem. I jakbyś mógł troszkę też opowiedzieć nam o tej stronie i o tej stronie swojej pracy i o tym, jak właśnie wprowadzasz kolejne osoby w ten zawód, jaka to jest odpowiedzialność twojej strony? No, odpowiedzialność jest ogromna, więc na ten moment tym pedagogiem nie jestem, nie wiem, czy do tego wrócę, bo... Aha. Czyli to czas jest na razie zamknięty. Tak, bo czas pandemii mocno to zweryfikował. To też jest opisane w książce, gdzie zobaczyłem, że no, nie mam narzędzi jako pedagog, żeby nie tyle co wymagać, ale też rzetelnie obserwować
rozwój danej jednostki, jak myśli, co mu to dało. Nie mogę zweryfikować pracy, którą włożył, więc zobaczyłem, że ten system nauczania online w tym wypadku tego zawodu się kompletnie nie sprawdza i najbardziej są pokrzywdzeni oczywiście studenci, no to rozumiem, jakim prawem ja mam jeszcze w jakiś sposób ich oceniać w czymś, co jest tak naprawdę nie, dla mnie samemu trudnego do ubrania to w jakiekolwiek kategorie, więc to był moment kluczowy, w którym zadzwoniłem i powiedziałem, że na ten czas ja rezygnuję, ale w ogóle kryteria tak naprawdę oceny przy tym takim, powiedzmy, bo z jednej strony świat i rzeczywistość transformuje się do patrzenia na ludzi w piękny, wrażliwy sposób, ceniąc wiele aspektów, które wcześniej były pomijane. Natomiast to, co jest trudne, to jest to, że trudne kategorie zaczynają rodzić kolejne trudne kategorie, że to nie jest taka weryfikacja i spojrzenie na dane zagadnienie szeroko i teraz dopiero podejmowanie jakichkolwiek decyzji, tylko mam wrażenie, że to jest taki troszeczkę papierek lakmusowy, który na chwilę ma się zabarwić, ale on za chwilę znowu się odbarwi i to jest takie, mam wrażenie, w tym momencie leczenie ran i po jakichś takich systemach, z których staramy się wyjść tak naprawdę, jako to pokolenie postkomunistyczne, ale jednocześnie jest część zagadnień, chociażby jakichś zasad panujących na uczelni, które muszą jakoś weryfikować wiedzę, umiejętności i one muszą być, dla mnie one muszą być stałe. I to, że jakiejś części studentów nie spodoba się to, że pracujesz w taki, a nie inny sposób, to przecież jest oczywiste, że nie każdemu będzie się podobało, nie każdy będzie dostawał piątkę, nie każdy będzie dostawał szóstkę, czwórkę, nie każdy będzie chwalony, nie każdy będzie gloryfikowany. Natomiast nie można na to patrzeć w kategoriach tego, że ich niezadowolenie przekłada się absolutnie na niekompetencje danego pedagoga i wpływanie na niego, bo czyjeś zdanie my a priori traktujemy jako o, jemu stała się krzywda, tak? Ale nie widzimy wszystkich detali, które widzi pedagog, tak? Że student, i to mówię już z własnego doświadczenia, że co widzę, że cały czas jest pod wpływem jakiejś substancji, prawdopodobnie marihuany, więc ja już oficjalnie mówię, proszę cię, nie pal, przynajmniej nie pal przed zajęciami, tak? To, że jest permanentnie nieprzygotowany, że nie umie tekstu, że nie da się z nimi próbować, że inni nie są w stanie z nim ćwiczyć scen i tak dalej. I teraz, kiedy próbujesz wpłynąć na tego studenta, to jest to też pytanie, które zadałem, też sobie ciągle zadaję i też zadałem w książce, tak? Jakie są kryteria, które pozwalają mi i czy rolą pedagoga jest wpływanie w ogóle na studenta w dzisiejszych czasach, czy ja jako pedagog powinienem w ogóle te kategorie wpływania na czyjś rozwój zostawić, czy dziś rolą pedagoga nie jest po prostu przekazywanie wiedzy i umiejętności, bo jeżeli chcemy czegoś więcej, inna kwestia jest tego, że jako pedagog musimy zaakceptować to, że nie wszystkich nauczymy, że porażka jest wliczona w nasze ego i musimy zaakceptować, żeby nie przeginać w drugą stronę, że ja za wszelką cenę chcę cię nauczyć, żebyś ty był teraz świetnym aktorem, ja cię nauczę techniki, wszystkiego i tak dalej. Ale nie może dochodzić do sytuacji, które wydają mi się z perspektywy tego zawodu skrajne, które potem są w tym zawodzie, że no, studenci, którzy, przepraszam, kończą właściwie szkołę, nie rozróżniają prawdy od fikcji. Tak jak opisałem przykład studentki, która miała zagrać, że mnie kopie, a ona mnie wali w piszczel, tak, bo wydaje się jej, że to jest granie. Tak? I potem to jest z tej perspektywy bycia już w zawodzie i jest to, no niestety powiem szczerze, zjawisko permanentne, tak? Że właśnie, czy ktoś cię poddusza. To nie, też opisujesz ten tak, przykład. Tak, też to opisuję, ale to jest multum przykładów, które nagle powodują, że ja się zastanawiam w ogóle jeszcze nad tym, w jakim kierunku to zmierza. Też kategorie, które podejmują aktorzy, którzy przychodzą
to młodsze pokolenie, które już przychodzi na plan i kategorie, które podnoszą właśnie typu, jak ja słyszę, że to już jest moja scena, albo to się zastanawiam jakby, gdzie są wartości, nie? Gdzie jest temat sceny, gdzie jest całość, tak? Mhm. I to tak dobitnie do mnie dotarło. Pamiętam, jak wyjechałem do robić film w Belgii i w Belgia Łotwa w takim filmie o Oleg i tam grałem z rosyjskim aktorem i to było nieprawdopodobnie, że cokolwiek ja zagrałem, to on wiedział, jaki to ma kontekst na stronie pierwszej, 30, 60, 90 scenariusza. Wiedział, gdzie musimy nadrobić inaczej, ale to wszystko było w kooperacji. Potrafiliśmy przerwać na zdjęcia na pół godziny, żeby się wspólnie zastanowić nad strategią z reżyserem. I nie ma wtedy kategorii moje, twoje, to było gorsze, to było inne. I to jest to słowo inne, moim zdaniem, jest kluczem takim, którym się tutaj na szczęście coraz częściej to słyszę u reżyserów, ale ono do pewnego momentu nie było popularne i wśród młodych ludzi jakby jest zapomniane, co jest pewnym paradoksem, bo to młode pokolenie właśnie o tą inność i o tą jakość i o tą swobodę przecież walczy, a w niektórych kategoriach są bardzo, że tak powiem, radykalni właśnie, że to moje, to ja chcę, teraz ten, ale to jest też te inne segmenty tego zawodu, które gdzieś tam wpływ tego ego każe im gdzieś przejść do przodu, bo ja muszę się wybić, bo jest nas tak mało i tak dalej. Ale ja jestem z tej starej szkoły, która uważa, chociaż wiem, że nie do końca słusznie, ale że dobra muzyka się tak samo obroni, jak wszystko, co idzie z prawdą i o tą prawdę walczy. Bez względu, jak trudne okoliczności są po drodze. Tak jak w pewnym przedstawieniu Krystiana Lupy nie do końca się z tym zgadzam, ale że młodym artystom w pewnym sensie nie powinno się pomagać, tak? Bo to wszystko, co ich spotyka po drodze, ich bardzo mocno doświadcza w taki pozytywny sposób, że doceniają potem ten moment, kiedy są na planie, kiedy mogą się uczyć, kiedy mogą doświadczać tego zawodu, zwłaszcza z mistrzami, no. Tak. Cały czas oczywiście chodzi mi po głowie też to wszystko, o czym mówisz i to co teraz się pojawiło, że ta szkoła, że młodym artystom nie należy pomagać, że to jest wszystko nauka, no ale oczywiście to może przejść do zupełnie ekstremów, które już są negatywne i też których doświadczyłeś i też ta historia jest i pamiętam, że ta historia, o której tutaj też bardzo dokładnie opowiadasz, no pojawiła się, zabrałeś głos w momencie, kiedy się zaczęła ta bardzo duża dyskusja, szczęśliwie rozpoczęta o przemocy właśnie w uczelniach artystycznych, ale to myślę, że pod każdą uczelnie i generalnie moglibyśmy to nie tylko aktorskie szkoły, moglibyśmy to podłożyć. Natomiast to też takie zdanie mi się przypomina, no właśnie, że między pasją a despotyzmem jest cienka granica, to ty też mówisz w tej książce. Tak. I to jest bardzo tutaj naprawdę delikatna przestrzeń, w której bardzo łatwo można przejść te granice. Absolutnie. Absolutnie, no bo to są takie kategorie, które pojawiły się i przecież w dziennikarstwie, już bez nazwisk, ale i w akademiach muzycznych, teraz plastycznych, muzycznych, na Uniwersytecie Jagiellońskim. Tak mi się to teraz przypomniało, jeśli chodzi o film Whiplash na przykład i Not Quite My Tempo. Wszyscy moi znajomi, którzy mieli za sobą jakąkolwiek muzyczną edukację, no mówili, może nie aż tak, ale każdy miał jakiegoś takiego profesora, który... Absolutnie, bicie smyczkiem po rękach, to ja już jak poszedłem do szkoły muzycznej 8-9 lat, to pamiętam nawet nazwisko, teraz sobie przypomniałem, chociaż przecież ja się nie uczyłem na skrzypcach, ale wszyscy wiedzieliśmy, że profesor M po prostu wali smyczkiem po rękach, jak ktoś źle gra albo się nie przygotował i tak dalej. To było coś ogólnie, powszechnie akceptowalnego w szkołach muzycznych. No i,
I oczywiście wiemy, że dzisiaj, znaczy nigdy to nie było dobre, tylko tak. Dzisiaj no, zmieniły się te kategorie i my chcemy podążać za tymi kategoriami, chcemy mieć wpływ na to, żeby ta rzeczywistość wyglądała inaczej, chcemy ją budować, mhm. Ale myślę, że nie da się jej budować czynnie, nie uczestnicząc w tym, znaczy można to opisywać, można się temu przyglądać, ale tylko to, co jest czynne, ma tak naprawdę wpływ na tych ludzi, nie? Właśnie te określenie tych kategorii, określenie dzisiaj standardów, określenie praw, określenie i to, co też było znamienne, co też starałem się opisać w tej książce, co jest bardzo moim zdaniem niebezpieczne, że te, co mnie wstrząsnęło, że negatywne wzorce zaczynają budować pozytywne wzorce, mhm. Że my mamy postępować wobec złych wzorców, musimy się uczyć, ponieważ są złe wzorce zachowań, my musimy wobec nich szukać rozwiązań, mhm. żeby to, co dobre, usprawiedliwiało złe postępowanie. Dla mnie to, jak to zrozumiałem, pomyślałem sobie, że to już w ogóle wykracza poza moje rozumienie uprawiania tego zawodu, no bo przecież na planie to do tej pory nie wyglądało źle. To, że teraz jest pani, która się zajmuje scenami intymnymi i jest taki konsultant, który dba o to, to jest wszystko w porządku, to jest super fajnie, ale i tak summa summarum w momencie, kiedy to się dzieje, to jest zaufanie dwojga ludzi, którzy się na coś ze sobą umówili, mhm. Bo to dotyczy w tym momencie tylko i wyłącznie tych dwóch osób. Tak. I zawsze tak było. Jeżeli ktoś przekraczał tą granicę, no to było to złe postępowanie, tak? I to się jakoś tak mam wrażenie, wszystko to co już podkreśliłeś, że to nie jest tylko i wyłącznie książka o aktorstwie i mam wrażenie, że to wszystko w ogóle, co mówisz teraz, to i tak mimo, że dotyczy akurat rozmawiamy o aktorstwie czy o szkolnictwie wyższym artystycznym, może się przełożyć na bardzo różne sfery życia. Absolutnie, bo na jakiekolwiek spotkanie byłem jeszcze przed książką i rozmawiałem z publicznością i trochę wchodziłem w te tematy z publicznością, to w moment, i to przeważnie kobiety się odzywały. Każdy ma jakieś przykłady. U nas jest tak samo. Ja mam akurat właśnie z UJ-u parę przykładów, więc okej, ale już powiedzmy, że nie będę. Natomiast rzeczywiście, mimo że te trudne sprawy tutaj są ciągle, to mnie właśnie cały czas jednak na ten plan pierwszy wychodzi ta twoja postawa właśnie, tego, że jest jakaś niezgoda w tobie i to jest, myślę, postawa niesamowicie godna naśladowania i bardzo się cieszę, że opowiedziałeś o tym, a z drugiej strony, no właśnie, taka też droga do siebie i też ten ostatni rozdział o duchowości, na który w końcu, nie, ostatni jest o czym innym, przedostatni jest o duchowości, do którego w końcu dotarliście i on też rzeczywiście pokazuje drogę, która jest znowu taką dosyć rogatą, ale taką, że znalazłeś się w miejscu, w którym jest ci okej, że jest to takie miejsce, w którym czujesz się dobrze, więc jest jakaś niesamowita dawka energii i optymizmu w tej opowieści. Teraz w Tygodniku Powszechnym przeczytałem takie bardzo mądre zdanie, albo w tym, albo w nowej książce Obirka Babilon, że jakiż to by był nasz Bóg, gdyby tylko jedna ścieżka do Niego prowadziła. Tak. Nie? Mhm. Więc ta kwestia doświadczania relacji ze swoją duchowością no, wiedzie przez tysiące zakrętów. To pytanie jest tylko, to jest troszeczkę nie jak, tylko kiedy to się wydarza, kiedy my jesteśmy w stanie to zarejestrować, kiedy chcemy podążać, nie? To jest wszystko właśnie aktywne, to jest czynne, bo pewne schematy funkcjonowania instytucji, one się nie zmieniają. Ja nawet w kościele, w którym teraz jestem, i tak zrozumiałem, że ta droga do Boga i tak summa summarum, i zakupiłem taką przepiękną książkę, no Gasia też polecam, bo jest świetna, ale teraz, bo mi akurat przeskoczyła w obrazie, ale książkę z tysiącem najważniejszych przemówień, chyba tysiącem najważniejszych przemówień w historii ludzkości. I bardzo wiele tych historii żyć wspaniałych, wybitnych ludzi, którzy mieli wpływ na zmianę trajektorii ludzkości, czy sposobu myślenia, czy funkcjonowania,
w większości tych dróg na końcu pojawiał się Bóg. Że ich nawet twórczość muzyczna sprowadzała się do tego, żeby odkryć swoją duchowość, albo poprzez duchowość dalej poznawać sztukę. Bo ten wymiar materialny, na przykład dla mnie, on się już bardzo mocno kończy. Znaczy ja też czuję, że teraz następuje jakaś we mnie transformacja, bo widzę, że jestem niespokojny, że chcę szukać gdzieś dalej, bo wiem, że to, co poznałem materialnego na tym świecie, ale też duchowego, co poznałem, to już się zamknęło w jakąś całość, a ja nie lubię całości, lubię iść tą drogą, więc tam sam teraz zaczynam na nowo szukać, bo jestem znowu niespokojny, bo czuję, że jest coś więcej do poznania, jest jakiś wymiar duchowości albo może wymiar funkcjonowania człowieka, za którym czuję, że muszę podążać. To jest takie, można? Przepraszam, bo tak jest. Oczywiście, właśnie miałam się do tak, ciebie teraz zwrócić. Wiesz, bo to, przepraszam, wiecie, bo to jest tak, że też, i mówię to jako redaktor więzień, jakby nie było, jak gdyby takiego środowiska, które gdzieś tam zajmuje się cały czas chrześcijaństwem, to nie chodzi o przekonania takie proste, religijne, znaczy w co wierzysz, jak wierzysz, prawda? Wypytywanie, chodzisz, nie chodzisz tam, czy praktykujesz, nie praktykujesz. Znaczy wydaje mi się, że dzisiaj już jesteśmy w takim miejscu, gdzie pytanie powinno być znacznie głębsze. To znaczy, wiesz, jaki jest dla ciebie sens, ale nawet co sprawia, że wstajesz codziennie z łóżka rano, tak? Albo co sprawia, że jesteś otwarty na życie, które się wydarza, tak? Że właściwie, i nie musimy tego nazywać jakoś tak bardzo, bardzo jednoznacznie, że to jest tak i tutaj absolutnie jest ten Bóg. No właśnie jest tysiąc ludzi, tysiąc różnych ścieżek, które i właściwie, nie wiem, mam przyjaciół właśnie zupełnie ateistów, a religijnych, którzy mówią, no tak, a zobacz, na przykład dla mnie te relacje z najbliższymi, to jest dla mnie jakieś takie zbliżenie do absolutu. I w porządku, jak gdyby my na tej ścieżce się spotykamy, a poza tym, wiesz, no jest też taki obszar, że wszystko, o czym teraz mówimy, no to umówmy się, to dalej jest tajemnice, gdyby my tego nie próbujemy to nazwać i nam i tak to bardzo pokracznie wychodzi, więc jakieś niedopowiedzenie, jakieś takie właśnie wątki, które muszą być w zawieszeniu i to na tym polega tak. Życie. Ja oczywiście bardzo się cieszę, że ta rozmowa w takim kierunku poszła, bo wydaje mi się, że to jest niesamowicie cenne w tej książce, że od tej strony możemy więcej się o Dawidzie Ogrodniku dowiedzieć, ale od różnych innych stron również się nie zapominajmy, dowiadujemy więcej o Dawidzie Ogrodniku. Ja bardzo chciałem, żeby były te fragmenty, że lubię krem brulé. Na przykład tak, impreza w Turcji była, impreza była z kolegami. Ale to może tak, bo będziemy się powoli zbliżać do finału, ale chciałabym, żebyśmy może jeszcze, może nie jakoś tak do stuprocentowo odkrywać, ale no muszę na przykład, bo ja miałam taką fazę w swoim życiu, że wszystko, co było spod pióra Małgorzaty Musierowicz, to czytałam, a ty miałeś okazję się spotkać z Małgorzatą Musierowicz w Poznaniu jako uczeń szkoły muzycznej. Tak, tak. Tak, ale to właśnie była to kobieta, która już na zawsze będzie dla mnie taką istotną personą, ponieważ no to jest to, co wspomniałaś wcześniej. Że czasami, no bo to jedno zdanie, tak, prawda? Że czasami ktoś powie zdanie w odpowiednim momencie, w odpowiednim czasie, które zmienia twoją perspektywę. I właściwie w tych wszystkich książkach, w całym nauczaniu i w całym czytaniu, oglądaniu, chodzi o to jedno konkretne zdanie, które sobie, czy w kwestii na przykład też uczenia się, to jest kwestia wybrania sobie właśnie tego jednego elementu, który dla ciebie jest kluczowy i zrobi coś z tobą. I ona wypowiedziała zdanie, które mnie wtedy wstrząsnęło, bo ja pamiętam, że przeważnie jak się wstydzę albo się tam zawstydzam, to odwracam głowę i słucham i macham głową w ten sposób, że tak, tak i nadstawiam ucho i ona mówi, ale żebyś, że jak już wrócisz, jak już będziesz znanym aktorem, proszę cię, wróć kiedyś do Poznania. I ja pamiętam z tego, to wydało mi się zdanie tak prawdziwe w niej, że spojrzałem na nią w oczy i ona wróciła mnie tak i mówi, synek, jak już będziesz znanym aktorem, wróć i zrób coś też w Poznaniu. Ja mówię, okej. I pomimo, że mogłem to odebrać jako powiedzmy fajne doświadczenie, fajny moment, że ktoś we mnie uwierzył, to zapadło to we mnie już na zawsze, bo ja to okej, pomyślałem sobie, to jest pierwszy człowiek, który uwierzył w moje marzenia. To jest pierwszy człowiek, który dał mi prawo w ogóle do tego, żeby autentycznie marzyć i te marzenie spełniać. I ja poczułem, że skoro znalazłem na swojej drodze
chociażby tego jednego człowieka, który zobaczył, że warto to robić i nie jestem to tylko ja sam, to ja postanowiłem zrobić wszystko, ponieważ wtedy to pokochałem, że zrobię wszystko, żeby to spełnić. Nie nawet, żeby wrócić do Poznania, nie być znanym aktorem, tylko żeby pójść i podążać za swoją pasją, co przecież nie było łatwe, bo tak. 3 razy się nie dostałem, robiłem wiele, wiele różnych rzeczy się tam i małem po drodze, ale za każdy jestem wdzięczny, bo te moje doświadczenia jak bumerang wracają, bo w filmie Olek był temat pracowania w rzeźni i tak dalej, emigracji. I jakby każdy z tych elementów, każdy z tych filmów przychodził w takim momencie, który właściwie był pewnym dopełnieniem jakiejś mojej historii, jakichś moich wewnętrznych rozważań. Tak samo przecież nie jest tajemnicą, że mówiłem od początku, że jak zadzwonił producent z filmem Johnem, to ja powiedziałem pierwsze zdanie, wypowiedziałem, mówię, czekałem na ten telefon, mówię, od razu się zgadzam. Ale jak to od razu? Mówię tak, bo ja wiedziałem, że kiedyś to nastąpi. Jest wiele takich historii we mnie, które wiem, że gdzieś będą no, miały swój koniec. A mogę zapytać o tę historię, którą piszesz? Czy już może napisałeś scenariusz? Już napisałem. Bo tu jest wysłałem, tak, bo tutaj właściwie jeszcze tak, pisałeś. Tak, już tryliard wersję już wysłałem do pani producent, mam już się spotkać i jest to. Jest to kino gdzieś zaczerpnięte nie tylko z moich obserwacji rzeczywistości, ja bardzo lubię ten taki aspekt społeczny w filmach, gdzie pomimo głównego nurtu, głównego tematu obserwujemy pewne zjawiska społeczne, socjologiczne i inne, więc ja lubię w filmie literaturę, lubię mądrość, ale też lubię rytm, czas, to co wyniosłem ze szkoły muzycznej i na napięcie i bardzo jestem ciekawy tego doświadczenia, jestem cały podekscytowany. O tematyce nic nie powiem tego filmu, ale są to osobiste spostrzeżenia, tak? Bo wiedziałem, że do pewnego momentu, nawet będąc na planie, mam swoje patrzenie, gram w sposób, który oczywiście jest korygowany przez reżyserów, z którymi współpracuję, ale już w bardzo, powiedzmy, no, nie inwazyjny sposób, ani nie, jakby to nazwać, no, nie jest to, nie potrzebuję już tyle pomocy, ale nadal wielokrotnie spełniam określoną funkcję i nie jest to rzeczywistość. Ja każdy z tych filmów, które oglądamy, widzę w inny sposób, tak? Bo ja tam jestem, obserwuję inne rzeczy i zupełnie inne rzeczy widzę i pomyślałem sobie, że kurczę, to mnie zaczyna frustrować i mnie zaczyna to, no chyba przede wszystkim poczułem taką frustrację, że nie pokazuje tego, co wydaje mi się ciekawe. Nie chcę powiedzieć, że ciekawsze, tylko wiedziałem, że no nie pokażę, jeżeli nie zdecyduję się zrobić tego filmu i nie pokazać publiczności mojego sposobu patrzenia na rzeczywistość i podejścia do pewnej tematyki, no to zawsze będę jakimś odtwórcą jedynie. Więc zdecydowałem się, wziąłem się za siebie i to napisałem. Przygotowałem się do tego w sumie w głowie 4 lata, no a teraz no, wydawało mi się, że to szybciej pójdzie, ale jednak weryfikacja tych scenariuszy po czasie okazuje się ciekawym procesem. On jest przecudowny, znaczy pracowanie z ludźmi, łapanie perspektyw różnych, spojrzeń na to, i pogłębianie przez to tej perspektywy patrzenia na to, co się napisało, jest rzeczą raz, że dojmującą, przejmującą i fantastyczną pod tym względem, że mam wrażenie, że tylko poprzez drugiego człowieka i w drugim człowieku jakby wyrażamy się najpełniej. Dlatego ja nie uważam, że będę robił mój film, tylko będę robił film z ludźmi, który jest gdzieś pewną moją wizją, ale uważam, że tylko poprzez właśnie zaangażowanie innych ludzi można tworzyć rzeczy wyjątkowe albo interesujące.
Bardzo jestem teraz już zaintrygowana tym, no, więc ja będę też, czekała już siadamy na informację. Do, już teraz idziemy. Widzę, mam, że aż zacząłeś właśnie tak bardziej tak, nawet. Bo już wiem, bo już wyspałem. Mam nadzieję, że tą wersję taką ostateczną i się szykujemy już do prezentacji i do szukania inwestorów i tak jestem bardzo ciekawy. Nie, że jakoś jestem przerażony tym, że to trzeba zebrać jakąś tam określoną ilość pieniędzy i co to teraz... Nie, raczej jestem cały czas tak podkręcony, że kadrowania, storyboardy, jak coś oglądam, stop, super. Zdjęcie do książki, trzeba, żeby to wszystko było... No to jest temat rzeka, nie? No to jest wszystko odnośnie tego, na jakiej wysokości ma być siedzenie, żeby nie było potem, że nogi wiszą tak u aktorów albo są pod brodą i tak dalej. Scenografia, kolory, kamera, z której strony, jakie ujęcie, czy tak. A jeszcze do tego filmu mam mnóstwo takich inspiracji moich mistrzów, jak Haneke. Tutaj jeszcze skorzystałem z paru innych filmów, jak jeden z takich moich ukochanych, nie wiem czy w Polsce popularnych, ale jak Urlich Zeidl i paru innych reżyserów jak Gaspar Noé, no ale on już z tego takiego powiedzmy mainstreamu wyszedł, już jest popularny, ale myślę, że Urlich Zeidl jeszcze nie, ale jest wielu twórców, którzy są naprawdę fantastyczni. Jest taki przepiękny film Wiktoria. To jest nie, berlińska historia. To ta, która była w jednym ujęciu dziewczyny. Kręcona tak, tak, przez cały tak. film. Ja uwielbiam ten film. Pamiętam, siedziałem w kinie pod baranami, byłem jednym z trzech widzów. Tak. Po prostu obgryzałem paznokcie i nie mogłem uwierzyć, że ta historia. Co to jest po prostu, za historia? Jezus Maria, polecam, bo... Damian, widziałeś? Nie. To ach, to zobacz, no, zobacz, to zobaczy, jest... tak. W kinie, no mówię, ja rzadko coś takiego przeżywam, poza horrorami, bo to jest gatunek, którego ja nie chcę powiedzieć, że nienawidzę, ale po prostu jestem najgorszym widzem w historii, bo byle coś przeleci przed ekranem, to ja po prostu krzyczę w kinie, wszyscy się śmieją, ja no, nie chodzę na ten rodzaj. Ale Wiktoria rzeczywiście to też był taki film, który niesamowicie trzymał w napięciu i Laia Costa w roli głównej znakomita. Nie, no ona jest fenomenalna, zresztą cała ta ekipa niemieckich aktorów. Część miałem okazję poznać, jak tam właśnie byłem w Berlinie i oni są fantastycznymi ludźmi, ale no to widać w tym filmie, nie? Że jak widzisz, że jest ekipa, która ma pasję i dąży do realizacji pewnej wizji wspólnej, no to tą wspólnotowość czuć i w tym filmie to czuć, że tam każdy daje ten napęd, tam nie ma jakiegoś takiego właśnie, nie ma tych kategorii, o których piszę w książce, które mi odbierają na przykład w Polsce chęć do grania, no bo to jest moja scena, ja mam tą kategorię, teraz albo się zmieścisz, albo zaczniesz bojkotować, a tak naprawdę nie załatwiasz sprawy, nie załatwiasz problemu i tak dalej. No i coraz częściej się o to właściwie potykam albo gdzieś spotykam i się zastanawiam już nawet nie w takiej, bo początkowo też już przeszedłem z takiego procesu frustracji, wkurzania się. Teraz już wydaje mi się, umiem się zdystansować, chociaż czasami mi nerwy puszczają. Ale się po prostu zastanawiam sam dla siebie, jakby jaki ja mam sens, który powoduje we mnie chęć do kolejnego dnia zdjęciowego. I szkoda, że tej chęci więcej mi dodają współpraca z operatorem, z kostiumografem, że po prostu nagle zrobimy jakieś ujęcie, jakiś fajny szwęk, przejście z drugiej strony, przez przypadek kamera uchwyciła i nagle mamy, jest co za przeostrzenie, Jezus, jak to uchwyciłeś, w ogóle. I skaczemy i się cieszymy, niż taka praca, co mi się wcześniej zdarzało, tak, bo miałem dużą przyjemność naprawdę pracy z wyjątkowymi artystami, ludźmi, jak, no nie wiem, czy Andrzej Chyra, czy Simlat, czy Dorota Kolak, tak? I tam zawsze było dążenie po co, dlaczego, czemu ja to mówię. Na każde słowo był taki nacisk, co ono znaczy, znaczy co autor miał na myśli, albo co postać miała na myśli, co pragnie, czego nie pragnie, jaki ma stosunek. Dzisiaj to właściwie mam wrażenie zmierza do plan-kontrplan i że już nie mamy czasu. No to życzę ci w takim razie, żeby to doświadczenie z twoim scenariuszem i z tą historią było jak najfantastyczniejsze i może za 10 lat, jak się spotkacie kolejny raz, to będzie już... Może znowu znajdziecie jakiś taki wieloznaczny tytuł. To będzie tytuł, po napisach. Ale to będzie tak. Po napisach i to będzie kolejna historia, która tak właśnie będzie inspirować, jak ta, która jest w książce Koniec gry. Bardzo wam dziękuję za to spotkanie. Również dziękujemy.
Już nie pytam o kolejny sezon serialu Royce, chociaż bym chciała bardzo zapytać, ale to już powiedzmy, że... Kręci się. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Damian, a jeszcze do ciebie finałowe pytanie. Czy ty teraz, jeśli chodzi o formy książkowe, wrócisz do formuły poprzedniej, czy jakiś kolejny bohater ci chodzi po głowie? Nie, chodzi. I tam są 2-3 projekty naraz i tam mamy za tydzień, za dwa jakieś ustalenia z wydawcą, więc... Aha. Ale to cały czas w tym gatunku. To ja za każdym razem, jak się to kończy, to mówię sobie, koniec. To jest też takie wyczerpujące fizycznie, ale... A później jest znowu jakieś inspiracje, jakieś, bo to trochę takie, Dawid, ty się nie przygotowujesz, masz też gdzieś tam, musisz się przygotowywać i poznajesz bohatera, albo sobie wyobrażasz to. Ja właśnie trochę to taki, nie ten sam proces, ale jednak tam jest 2 miesiące takiego mojego chodzenia za rolami, za wypowiedziami i o co spytać i tak dalej. No to dla mnie jako takiego redaktora, dziennikarza to jest pasjonujące. I gdyby to, jak w to wsiąkasz, no to później ciężko by było tak wyjść sobie. Tak, to ja się domyślam, bo akurat to doświadczenie nas w jakiś tam sposób łączy, a jeśli chodzi o tę książkę, to nie wiem, czy Państwo zauważyli, że ja właściwie prawie nie chciałam jej wypuścić przez całe spotkanie, od czasu do czasu tylko odkładałam, ale potem wracała. Koniec gry, Dawid Ogrodnik, rozmawia Damian Jankowski, Dawid Ogrodnik. Bardzo, bardzo Wam dziękuję za spotkanie. Dziękuję. Dzięki. I proszę Państwa, jeszcze za godzinę się spotykamy o 18:00 z Przemkiem Kossakowskim i porozmawiamy o jego opowiadaniach i to już będzie wielki finał tej edycji Targów Książki Empiku tutaj u nas, ale do 25 jeszcze w salonach macie możliwość skorzystania z bardzo wielu promocji, więc zachęcam. Do zobaczenia. Odwiedź Targi Książki Empiku, dostępne na empik.com i w salonach Empik na terenie całej Polski. Na empik.com zdobądź nowości wydawnicze z rabatami do 50% na wybrane tytuły. Jesteś klientem Empik Premium? Skorzystaj z darmowej dostawy oraz przyjdź do salonów Empik, w których czeka rabat 30% na wybrane tytuły. Chcesz więcej? Weź udział w kilkudziesięciu spotkaniach z autorami najważniejszych premier oraz wejdź na empik.com i sprawdź inne targowe atrakcje. Wszystko w temacie książek, które mówią za Ciebie. Empik.